Jestem aktywistą Amnesty International i działam w naszej grupie lokalnej. Nie powiem, że się od razu jakby zdecydowałam na to. Miałam wiele wątpliwości. Nie, może na to Płock, jednak tutaj może będzie ciężko działać. No ale stwierdziłam, kurczę, właśnie może dlatego, że tu jest tyle do zrobienia. Chyba zbyt mało się mówi w ogóle o prawach człowieka, ale też zbyt mało się mówi o prawach ucznia i odpowiedzialności, które też niesie za sobą to prawo. W tamtym roku zorganizowaliśmy wydarzenie Otwarty Uniwersytet, które było odpowiedzią na dyskryminujące słowo profesora z Białegostoku Filozofii, który powiedział, że osoby z chorobami psychicznymi nie powinny w ogóle studiować. I z racji tego, że te słowa zostały wypowiedziane właśnie przez profesora, uświadomiły mi, że musimy działać oddolnie, że musimy coś zorganizować w środowisku akademickim, żeby wyrazić swój sprzeciw. Akcja, z której najbardziej jestem dumna, to była na pewno ta akcja Stop Dyskryminacji, ponieważ to była grupa uczniów bardzo zaangażowanych. Oni chętnie uczestniczyli w tym projekcie. W 2013 roku zrobiłyśmy z Alą nasz pierwszy maraton, że tak powiem, zarejestrowany. Czyli zarejestrowany w Amnesty. Przyszli ludzie, grupa znajomych, najczęściej to byli znajomi, którzy wiedzieli o tym, że tam jesteśmy i piszemy. I byliśmy tam właściwie do trzeciej czy do czwartej nad ranem. Siedzieliśmy, piłyśmy super kawę, pamiętam ten smak kawy do dziś. I pisałyśmy listy, rozmawialiśmy, no po prostu niesamowite to były chwile, niesamowite emocje. Myślę, że każde takie działanie ma naprawdę realny wpływ na to, co się dzieje, na to, co się dzieje w naszych głowach, w naszych przestrzeniach społecznych. Przede wszystkim przez to, że my pokazujemy, jakie są niesprawiedliwości. Ja to traktuję jako nowe życie, czyli możliwość wpływania na to, co wokół mnie. Wcześniej tego nie czułam. Nie miałam, miałam wrażenie, że wszystko się toczy gdzieś i ja niestety nie mam na to wpływu. A potem się okazało, że mam i to bardzo duży wpływ. I stwierdziłam, że ja chcę to gdzieś oddać, żeby ta energia dobra poszła dalej, tak? Żeby to się nie zmarnowało, żeby to się nie zatrzymało na mnie. Tylko, że stwierdziłam, że kurczę, jeżeli mogłam zmienić w swoim życiu coś na lepsze, to może mogę też dać na kawałek innym. Taką siłę do działań na pewno dają mi uczniowie. Widać, jak rozwijają się, co się dzieje, kiedy mają większą świadomość i stają się odważniejsi. W ogóle podejmują takie działania. Angażowanie się w działania na rzecz praw człowieka na pewno wymaga odwagi. Odwagę ja czerpię też z ludzi, którzy są obok mnie. Wiem, że tego wszystkiego nie zrobiłabym sama.